Hej, hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Kingdom Come Deliverance. Ostatnio udało nam się znaleźć ten cały skarb, o którym mówił, jak on miał? Paweł. Paweł nam mówił, że gdzieś właśnie w lesie, w sazawskich lasach, ta sazawa jest dosyć taka spora, nie? Jakby nie patrzeć, zobaczcie, tu jest sazawa. No dobra, można zaliczyć to do sazawskich lasów. Ale faktycznie, przeszliśmy sobie aż, zobaczcie, z sazawy, tutaj tym strumieniem, aż w to miejsce. Tutaj jest obóz i tutaj właśnie znaleźliśmy m.in. kumanów, których wybiliśmy, no i skarb. Skarb, który mamy tak naprawdę podać na zbożny cel, można by było tak powiedzieć, ale... Lol, jak się zupełnował. Ale zastanawiałem się, komu tak naprawdę, bo mamy tak, albo dać pieniądze wójtowi z Sazawy, albo proboszczowi z kościoła, albo klasztorowi z Sazawie. Albo przekaż darowiznę dla dobra ogółu. I teraz ja się tak zastanawiałem, czy no... z kogo wybrać, ale mamy podpowiedź tutaj w opisie zadania, że możemy z potencjalnymi beneficjentami pogadać i ocenić, kto tak naprawdę ma najlepsze zamiary. Więc, mapka, podjedźmy sobie do Sazawy, tutaj mamy akurat w zasadzie A, B, C, D. Aha, czyli mamy cztery wybory, okej. Okay. Mamy cztery wybory, więc sobie ze wszystkimi pogadajmy. Akurat się zbliża noc. Więc to jest takie niefortunne z tego względu, że prawdopodobnie większość z interesów tutaj się będzie, interesantów, beneficjentów się będzie zamykać i będą mieli zamknięte drzwi domostw na noc, więc może być to problematyczne, ale może ktoś jeszcze po rynku się będzie poruszał, albo na przykład będą siedzieć wieczorem w karczmie i pić albo grać w kości. A propos kości, dawno nie graliśmy, może kurde ktoś by chętnie... był na to, żeby zagrać faktycznie w kości, żebyśmy wygrali sobie trochę pieniążków. Chociaż jak już wcześniej wspominałem, akurat pieniędzy nie powinno nam brakować z tego względu, że każdego dnia rosną nam pieniądze w skrytce, którą mamy w... Kurde, jak to się nazywało? Ta wioska, którą odbudowywaliśmy. Przybysławice? Chyba Przybysławice, mogę się mylić. Bo tutaj są te nazwy, tylko w zasadzie to możemy sobie sprawdzić, jak już tak jestem. Tutaj to w lewym górnym rogu to było... Przybysławice, dokładnie. I tam są pieniążki, które mamy ulokowane, więc nie powinno być większego problemu. I teraz tak. Tu jest jedna osoba, siedzi w karczmie. A ty jesteś rządcą, to najpierw porozmawiamy sobie z rządcą, bo on gdzieś... On gdzieś się wybiera, więc żeby nam nie uciekł. Nie mierzy cię, wujcie, że twoi ludzie cię biją? Co? Od kiedy? Co? Co to w ogóle za... Does it really not bother you that your men also go to the quarry to fight? Why should it bother me? A, dobra. You call it fighting, I call it training. Once they start smashing heads with sticks or stabbing each other in the back, then I'll intervene. But until then... And you don't mind that they wager on it? Seems to me that's less of a sin than wagering on dice. I've nothing against one of those fellows earning some extra money if he's good. I might have to hire them to help out in town if there's any more trouble. So you don't plan on doing anything about it? What concern is it of yours? If they start brawling all over town and attacking people, then there'll be cause to take them in. But for now, let them keep fighting. No w sumie lepiej, żeby się tak bili, niż faktycznie mieli burdy robić na mieście. Mam nadzieję, że to nie przekaże mu już tej darowizny. Good heavens! That's not something I hear every day. As the bailiff, naturally, I welcome every gift that benefits the town. You might like to consider some of my proposals. Okej, i jakie są możliwości? Well, what could I contribute the money to? A proper stone bridge is the pride of every good town. Our wooden one serves well enough for now, but God forbid that one day it should collapse under the abbot. The locals are also concerned about the floods we have from time to time. Building a better weir and embankments to contain the river would benefit the situation. Then there's the armory, which burned down a few years ago. We weren't too bothered then, but now, with all the unrest, we could do with some new... hauberks, helmets, pole arms and other things. Okej. I'll think it over. Dobra, to się zastanowimy. To pogadamy z każdym i zobaczymy, kto ma mi co do zaoferowania. Zastanawiam się nad tym klasztorem, bo fajnie by było przekazać Johance jednak te pieniądze, nie? Na to infinarium, infinitum. Ojciec Fabian, chyba to on jest, tak? Odpowiedzialny za kościół.
Zagraj w kości, niekoniecznie teraz. Pro bonum commune, eh? Pro publico bono, tak. I'll be very happy to accept it. And I can even tell you what it would be used for. So you know how the common welfare will benefit. No dobra, jakie są możliwości? What could I contribute the money to? Well, requiem masses for the dead can shorten the time the departed spend in purgatory. The greater the donation, the more masses I can say, and the more the saints will intercede. Our house of God is also in need of improvement. Having it decorated would certainly bring credit to the benefactor. It would also be possible to give all the money for poverty relief, so those who are not blessed with property have something to live on. Okej, okay. Mniej przemawia to do mnie. Zdecydowanie mniej przemawia do mnie ksiądz Fabian, żebyśmy przekazali tutaj darowiznę na kościół. No bo co to w ogóle co to za zagadka jest, nie? Że więcej mszy za zmarłych, to będzie lepsza okazja, żeby, nie wiem, ich dusze tam zaznały spokoju. No what the hell? Aha, nie, inaczej jeszcze było, że im większa darowizna, tym, wiecie, będzie się im lepiej wiodło i będzie im lepiej w zaświatach, bo będzie mocniejsze, wiecie, darowizna będzie mocniejsza, to będzie łaska bożska, nie wiem, mocniejsza. What the fuck? Za darmo tak powinno być, a nie, kurde, za pieniądze. What the hell? Dobra, to na kościół nie. Okej, okay, lecimy dalej. Okej. Okay. Ej! Serio? Pomknąłeś mi drzwi przed nosem. Cze! So I went looking for that stash of yours. Tak, bo przecież mi. And how did you get on? No nie, no znalazłem go, tak, zdecydowanie. Quite a lot of it. And I found that dagger. When you were talking about donating the money for the common good, what did you have in mind? As I said, you've no need to go any further than the Sassau Rathaus or St. Martin's Church. I'm not absolutely against giving a donation to the monastery. I can only hope the overseer handles property better than before. May the Lord watch over you. Okej, czyli tutaj mamy to załatwione. Jeszcze pójdziemy zapytać, co tam w klasztorze planują, jeśli chodzi o te pieniądze. Czekajcie tu. Nie wiem tylko, czy zastaniemy jeszcze kogoś o tej godzinie. Już się powoli ciemno robi. Ktoś? Okej. Kościelny szafarz. Proszę. O, właśnie, rozmowa. I'm honored that a knight such as you takes an interest in. Siema, Heniu. Powiedz, na co mogę przekazać pieniążki? Your hankers, you say? I'd like to remind you that the infirmary belongs to the monastery, which decides how to allocate donations. But of course, as long as no other serious issues arise, the infirmary will benefit. Who is the donor? Jeszcze nikt. Wait a while. Good luck to you. A nie, to czekajcie, czyli musimy mu powiedzieć, żeby nam powiedział cokolwiek. No dobra, no nie my, tylko Paweł. The donation is from Pavel of Colleen. Indeed. I've heard that he has openly objected to how we handle the monastery's assets. Is he aware of this decision? I managed to convince him a donation to the monastery would be beneficial for all. Really? Sounds unlikely, but so be it. How much are we talking about? A jakbyśmy tak dali właśnie połowę kwoty i połowę dali na coś innego? Nie wiem, czy tak można. Mam nadzieję, że to nie zostanie uznane jako, że połowę zachmęcę dla siebie. This much. I'll hold on to the rest. It's not any great amount, but I must express my gratitude. On behalf of the whole. Mam nadzieję, że nie oddałem. Shit, oddałem! O kurde! Naprawdę?
Oh shit! Oddałem te pieniądze, ja pinkole. Grzech Paweł został odkupiony, powinienem mu o tym powiedzieć i zdjąć ciężar z jego barków. Ajajaj, niedobrze, znaczy, kurde. Myślałem, kurczę, że... będę w stanie... wrócić do Pawła, a może byśmy tak... przeczekali... do rana z tym Pawłem. Ajajajaj, kurde, szkoda, że nie dało rady jakoś tak podzielić tej kasy, że połowę tym, bo powiem szczerze, że kościół najmniej mi odpowiadał, klasztor tak, no powiedzmy, że... byli za bardzo zainteresowani kwotą, tak? Byli za bardzo zainteresowani kwotą, a z kolei zarządca Sazawy z ratusza faktycznie jakby nawet nie pytał się o kwotę, tylko... jeżeli ktoś chciał jakąkolwiek kwotę przeznaczyć, to był wdzięczny i faktycznie miał pomysły na to, jak usprawnić miasto. Więc mam wrażenie, że kurde, ta opcja z ratuszem byłaby najlepsza, ale tutaj trochę zostałem wprowadzony w błąd. Bo patrzcie, poprzednia dwójka opowiedziała mi dokładnie, na co przeznaczone zostaną pieniądze, a ci się zapytali, jaka kwota? I okej, to wezmę, nie? I totalnie no, powiedział niby, że zostaną rozdzielone pieniądze w taki sposób, jaki uznają za słuszne i jeżeli zostanie coś, to przeznaczą na to infinarium, tak? Johanki. Ale z racji tego, że powiedział, że tych pieniędzy jest niewiele, no to... Johanka is... boję się, że może się nie udać. Zrobione. I did what you asked. I donated the money for the common good. Thank you. Who did you give the money to? I gave it all to the monastery overseer. No nie wszystko. I'm sure it'll go towards Johanka's care for the sick. Perhaps in the end you did the best thing. Even if it's only a gesture that we are concerned for those poor wretches. Thank you. No właśnie, w zasadzie my mieliśmy dobre zamiary, tak? Chcieliśmy, żeby te pieniądze poszły na ratowanie chorych. Ratowanie rannych, chorych. I wtedy byśmy, wiecie... A co kto z tym zrobi, to już nie nasza karma. To już nie nasza karma. Mamy nadzieję oczywiście, że te pieniądze zostaną tak samo jak wiecie. Jakby można... Jezus Maria! Zahaczyłem o dach. Tak samo jak na przykład, nie wiem, jest ktoś ubogi, kto gdzieś tam prosi o pieniądze czy coś do jedzenia. To wiecie. Można by było powiedzieć, że okej, damy pieniądze z myślą, że pomagamy i ten ktoś sobie kupi coś do jedzenia, a on, jeżeli on wyda na alkohol czy papierosy, no to już jest jego, wiecie, jakoś tam sumienie. My mamy je totalnie czyste, no ale z drugiej strony, jak są tacy ludzie, to później człowiek się zastanawia kolejnemu, jeżeli miałby dać, to czy faktycznie nie pójdzie to na jakiś, no cel taki, wiecie, typu alkohol, właśnie papierosy, używkowy. No i później na przykład zawaha się i nie da temu, kto faktycznie potrzebuje. I to jest takie nadszerpowanie w ogóle ludzkiej ufności, tak? Was Pavel speaking the truth about his wealth? Tak. For love of God, what have you been doing? Ja? A co ja zrobiłem niby? About that burger from Colleen. How did it go? It all turned out well. I found that treasure of his. And I even persuaded Pavel to donate it to the infirmary. Really? That's incredible. Everything is working out in the end. Now, if only Matthias would get better. What about those bugs? Did they come back again? No, not at all. It's like the ground swallowed them up. But, Henry, something else has happened. Uh-huh. Oh? What's that? The Blessed Virgin visited me again, and she gave me a new message, and I must spread the word to the people right away. What did she show you this time? You'll find out when the time is right. Nie, myślałem, że jesteśmy wspólnikami. No dobra, będę ci towarzyszyć. You better not go anywhere on your own. I'll accompany you. Thanks. Maybe it would be better to avoid the town and meet somewhere out of the way. There's a meadow near the woods by Sasau. It's not too far. We could go there. Mm,
Powinnaś przemawiać na rynku. Nie, faktycznie, może zwrócić na siebie zbyt dużo uwagi, tak? That would be wise. All right. It's early. We can set out and we'll have time to tell people about it along the way. Let's go. Take care. Jak już wcześniej mówili, podobno tu jest kilka zakończeń, a nawet im bym powiedział, że podobno trzy, jeśli dobrze się orientuję. And she showed me a procession of fine people who had crowns on their heads, dressed in sumptuous cloaks with swords at their sides. But then came demons of hell. Some of the men drew their swords to battle them, but others began to embrace the demons. They forgot the law, forgot justice, and only used the people for their own ends. The wretched people could take no more. They stopped obeying their wicked masters and sought refuge with the princes of the just. Then the Virgin Mary came to the wicked ones. At her first step, their rich cloaks burst into flames. Uh-huh. At her second, their swords broke into pieces. At her third, the crowns cracked on their heads. And then... Watch out! They're coming! Run! Henry, let there be no bloodshed. Jak to no bloodshed? To jak ja mam niby z nimi, kurde, walczyć? Tam ich było całkiem sporo. Fucking come on then! Dobra, robimy ich. Bring it on! Cześć, dawaj go. Cyk. No. All right, you win. I surrender. Spaduwa. Dobra, gdzie reszta? I naprawdę mam ich jeszcze, kurde... Dobra, który jest do bicia? Nic nie widzę. O kurde. A ja nie wiem, który jest który. I tu wszyscy ze wszystkimi się biją. Au. No, ty kolego. Ja ci dam. No. Busybodies. Sick. I hope after that beating they'll leave your hunker in peace. Naprawdę nigdzie nie można być spokojnym, serio? Jezus Maria. A propos Maria. Nie mówcie, że ona wróciła totalnie do... O Jezu, ona wróciła do klasztoru, no dobra. Wajmy konika. Cyk. Znowu ktoś musiał ich nasłać. Słuchajcie, tak o sobie nie przechodzili akurat tędy. Ktoś ich, kurde, nasłał. Pytanie, kto chce, żeby Johanka zaniechała tego, co robi? To jest interesujące. Już wszystko w porządku. Zrobione. Johanka, you managed to get away? Yes.
They didn't even follow us. I think they just wanted to attack you. What? And are you all right? They didn't harm you. I'm all right. And the others, too. We're no easy mark. Praise God. It's a good thing you were there. I never thought something like that could happen. Może nie powinnaś być tak ostra, nie możesz się teraz wycofać. Kurde, no. Zobaczcie, zazwyczaj mamy trzy opcje i to chyba raczej faktycznie świadczy o tym, że byłyby trzy zakończenia. Że po prostu przytakiwanie jej cały czas, jakby popychanie ją wręcz do tego, co uważa za słuszne, bądź też ostrzeganie takie lekkie. Wiecie, o co chodzi? Ślepe podążanie za nią, przystawanie na to, co robi, albo ostrzeganie, nie? It took me by surprise too. Be careful, Johanka. I don't like the way things are going. To jest najbardziej takie zdrowe teraz. Ale właśnie, nie ma innej opcji, mogę... You mustn't let them intimidate you. You have truth on your side. The truth of the Virgin Mary, who chose you. Thank you. I needed to hear that. I mustn't give up. On account of Matthias, as well as you and everyone else. That's the spirit. The words of Our Lady must ring out loud and clear. While we're on the subject, what do you think about what I preach? Super było, tylko że... To nie miało sensu. Dobrze mówisz. You spoke well. Everyone was fixed to the spot. What you said was very interesting. You ought to tell it to the learned masters of Prague. That'd give them something to talk about. Really, Henry? Tylko niech nie pyta. It's hard enough talking to a few villagers. Henry, there's one more thing I'd like to talk to you about. Another sinner came to me looking for help. Would you take care of that? Oczywiście. Of course. I'll help you with whatever you need. What's it about this time? This time it's about you. Me? O kurde, przypał, everyone chyba wie. Everyone sins, Henry. And you're no exception. I don't know where you're going with this. And I don't like it much. No one is entirely without sin. But we must do penance and make amends. I did a lot of good too, you know. To się rekompensuje. Henry, I'm not condemning you. I'm just saying you should acknowledge your sins and make amends. Jakie grzechy? But what sins do you mean? You yourself should know best what you have on your conscience. And another thing. You have coveted thy neighbor's wife. Oh. Co? Tak, okaż skruchę. Uwiodła mnie, oczywiście, że tak. A ty spałaś z naprawnikiem? Takie wytykanie to raczej nie jest. A skąd wiesz? No, my już wiemy chyba skąd wie. Od swojej koleżanki, ale oczywiście ona mnie uwiodła. O kurde, spadek. To moja fault. Oh, shit. The lady of Talmberg ordered me to bring a horse to her and bring wine to her chamber. Nie, nie. What could I do? I didn't know what she was after. With that shirt and everything. You're saying she forced you? Well, not exactly. Ah, boy. But when the lady of Talmberg offers me a gift, I can hardly refuse. Well, jej chodzi o inne spanko. All right. But don't forget, in the end, it's you who are responsible for your own deeds. I remember that. Haven't you ever killed anyone, Henry? Konus nie żałuje. Right, I killed that bastard Runt. Kurde, spadek znowu. Ale jestem grzesznikiem. Jezus Maria, ale jestem grzesznikiem. To hurt someone so much. And it felt great smashing that evil face of his. And I'm not done yet. I'll find that Markvart von Aulitz, and when I'm done with him, even the demons in hell will feel sorry for him. Mary, mother of God. Such rage and hatred. You mustn't. You mustn't let it take control of you. Where there is anger,
There is the devil. Zabiję tego sukinsyna. Nie. There was nothing else I could do. I can't help myself. I'm still so angry. Henry. Dobrze, że się nie zmieniamy na zielono. To live with it. It will destroy you. But how? How can I reconcile myself to that? That monster killed my parents. And if you let yourself be blinded by vengeance, you'll turn into the same kind of monster as he is. I don't know how I can... Time heals all wounds. You know, sometimes you speak like a saint. No dobra, no spróbuję, tak? I'll try. I'll try and come to terms with it. And apart from Runt, have you ever killed someone? Jezus Maria, nie dopytuj lepiej, no. You told me about that murderer, but you didn't really have a choice there. But otherwise? Okażmy skruchę, co? There were others. Merciful Christ, forgive me. Forgive me for all the terrible things I've done. I'm not worthy of your kingdom. Leave it to God to decide who deserves to enter his kingdom. And from what I've heard, co, you've been light-fingered on occasion. What? Co? They say you're a thief, Henry. Who'll take anything that isn't nailed down. Kto tak mówi? Co to, co? I'm not some dirty thief, and I'll deal with anyone who goes spreading those lies about me. Quite the contrary. I serve the royal hetman, catching those lousy crooks. I'm glad it's not true. But watch out. Often what people say carries more weight than the truth. No, ziarno prawdy, ja im zaraz you've been locked up in the jailhouse more than once. It's a wonder you're here at all now and not rotting in the stocks. Well... Nigdy nie wyczytało, that's not something that happens to honest folk, is it? What do people think of you? Ej, mam wrażenie, że nigdy nie byłem w więzieniu. O co chodzi? Mam tajną misję. I had a secret assignment. Ah, that must have been very secret indeed. You had everyone in the whole province fooled. O tak. Henry. Killing another human being is no trivial thing. And you did other bad things too. You can't just wave it all away. You have to unburden your soul and repent of all your bad deeds. O co ci chodzi? How? What exactly should I do? You have to undertake a pilgrimage of penance. O Jezu. On the way you'll have plenty of time to meditate on your sins. Go to Ujits. There's a Marian church there. Put on a penitent's robe and walk barefoot as a sign of humility. Mnie nogi będą boleć. Can't I just go to my own church? What do you mean, your own church? I mean in Pribislavers. I had the church there fixed up at my own expense and it didn't come cheap. But the house of God has to look the part. My word. You're like a real lord, Henry. Eh, it's just a church. But we didn't even have a church in Scarlet's. We had to go to Rovna. Mój jest większy. No dobra, nie do końca. Actually, it's not really mine as such. I'm just looking after Pribislavitz for Sir Divish. Good. I was a bit worried it had gone to your head. A church is the house of God and belongs to him alone. Tylko dlaczego ten stwórca sam se nie zapłacił za ten kościół? The church in Ujits is consecrated to her. And will that really relieve my soul? If you do it sincerely and with humility, contemplating your sins, Our Lady will see and bless you. But what if I can't carry the weight of my sins? You've carried it up to now. Yes, because I never had to think about it. Until now. If you find the burden too great, pray, and it will be lightened. If you pass a cross or shrine along the way, stop and pray for forgiveness, and it will give you the strength to go on. God will help you to bear the weight of any sin that you sincerely repent for in your prayers. For every sin,
sincere repentance at each sacred place. For every repentance, absolution. Czy jest jakiś dzienniczek, w którym to będzie odznaczane? Które grzechy są już odpokutowane? Dobrze, że nie wie o tej... And when you get to Uziec, pray to the Virgin Mary to intercede with God for forgiveness and mercy. Dobrze, że nie wie o tej pani lekkich obyczajów. Oh? Która rzutem na taśmę oczywiście jeszcze ostatnią cnotę zostawiła. At least 1200 groszen. Don't waste time. Co? It's going right away. Ile? I'll expect you back in a week. To było 100, nie? A nie 1000. Pokutne szaty, o kurde. Idź na pielgrzymkę, no zarąbiście. Bramy niebios. Udaj się na pielgrzymkę. Opcjonalne. Odwiedź kaplicę i pokutuj za grzechy. Pomódl się do Maryi w kościele w Użycach. Że jest jeszcze jeden grzesznik, który potrzebuje ocalenia. No oczywiście my, tak? Pielgrzymka do Użyc. Odpokutowanie za grzechy. Bo w drodze powinienem pomodlić się kolejno o napotkanych kapliczkach. Jedna kapliczka za każdy z moich grzechów. Czy to konieczne? Kiedy przybyłem do Użyc, udałem się do kościoła maryjnego, gdzie modliłem się do Maryi przed jednym z przedstawiających ją obrazów. A pokażcie, gdzie to dokładnie jest. Co to jest? Aha! Dobra, tutaj. Pomódl się do Maryi w kościele w Użycach. Okej. Okay. A myślicie, że problem będzie taki... Znaczy, problem będzie z tym, gdybym jechał faktycznie konno? Ej, co to mam zepsute? Kolczugę mam zepsutą. Oż ty w życiu, ja muszę iść sobie wreszcie naprawić to wszystko. Oh, boy, oh boy. Dobra, ściągnijmy sobie to wszystko. Tak, pierścień też ściągnijmy. I teraz tak, gdzieś to były pokutne szaty, okej. Ale problem jest taki, że ja coś mam tutaj za dużo wszystkiego. Bandaże, nałóż na konia. Cyk. Coś takiego ciężkiego, co mogę nałożyć na konia. O, pojedyncze te... U Jezus Maria, mam jakąś książkę, która kosztuje 1300. What? Cyk, cyk, cyk. Niezbędnik, okej. Okay. Przedmioty popularne może niekoniecznie, chociaż tutaj jakiś arbus. O, patrzcie, arbus dosyć dużo waży, bo 2-2. Okej. Okay. I pstrąg zepsuty. Czy ja mam założone te pokutne szaty? Mam. No dobra, to... Pomów drogę temu gołu, jak to mówią, nie? Więc najbliższą mamy tutaj kapliczkę. Bramy niebios. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my na naszą pielgrzymkę udamy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.